a stały pod krzyżem Jezusa matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Potem rzekł do ucznia: oto matka twoja, i od owej godziny wziął ją uczeń do siebie. Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział: pragnę. A stało tam naczynie pełne octu, włożywszy więc na prędki z obu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. A gdy Jezus kosztował octu, rzekł: wykonało się, i skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby więc ciała nie pozostawały przez sabat na krzyżu, albowiem dzień tego sabatu był uroczysty, Żydzi prosili Piłata, aby im połamano golenie i zdjęto je. I przyszli więc żołnierze i połamali golenie pierwszemu i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. A gdy podeszli do Jezusa i ujrzeli, że już umarł, nie połamali golenie jego. Lecz jeden z żołnierzy włócznią przebił bok jego i zaraz wyszła krew i woda. A ten, który to widział, dał o tym świadectwo, a jego świadectwo jest prawdziwe. I on wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. To bowiem stało się, aby się wypełniło pismo: kość jego nie będzie złamana. A na innym miejscu mówi pismo: zobaczą, kogo przewodli. A potem prosił Piłata Józef z Arymatki, który był potajemnie uczniem Jezusa, z bojaźni przed Żydami, aby mógł zdjąć ciało Jezusa, i pozwolił Piłat. Poszedł więc i zdjął ciało jego. Przyszedł też Nikodem, ten, który poprzednio przybył w nocy do Jezusa, niosąc około 100 funtów mieszaniny miry i aloesu. Wzięli tedy ciało Jezusa i zawinęli je w prześcieradła z wonnościami, jak Żydzi mają zwyczaj chować umarłych. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród. W ogrodzie zaś nowy grobowiec, w którym jeszcze nikt nie był złożony. Tak więc z powodu żydowskiego dnia przygotowania, że blisko był grób, położyli Jezusa. Wir haben ja gestern schon gehört über den Herrn, wie er seine Mutter, den Johannes, anbefiel. Już wczoraj żeśmy słyszeli o tym, jak Pan Jezus polecił swoją matkę uczniowi Janowi. Und ich möchte nur noch ganz wenig dazu sagen zu dem Verhältnis von dem Herrn Jesus zu seiner Mutter. I tylko chciałbym trochę powiedzieć o tym związku Pana Jezusa ze swoją matką. Als Mensch ist der Jesus aus Maria geboren. Jako człowiek Pan Jezus narodził się z Marii. Aber in seinem Dienst für Gott, da hat Maria überhaupt keinen Einfluss auf den Herrn Jesus ausüben können und dürfen. Ale jeżeli chodzi o jego służbę dla Boga, to Maria nie mogła i nie potrafiła wpływać na jego służbę w jakikolwiek sposób. Das hat sie einmal versucht. Ona raz próbowała tak uczynić. Na weselu w Kanie Galilejskim. Ewangelia Jana. Drugi rozdział. Przeczytajmy trzeci i czwarty wiersz. Drugi rozdział Jana, trzeci i czwarty wiersz. A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do niego: wina nie mają. I rzekł do niej Jezus: czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Da musste die Mutter lernen, dass der Jesus von jetzt ab nur noch Gott gehorchte. Er war gekommen zu dienen als Sohn Gottes, und alles, was er tat und wann er es tat, das sagte ihm der Vater. Od tej chwili Maria musiała się nauczyć, że on musi być tylko posłuszny Bogu, i to, co będzie czynił, to będzie tylko zależne od Boga. To brzmi tak twardo,
te słowa, które powiedział Pan Jezus do matki. Ale naturalnie też on nie miał tego na myśli, on ją miłował. Ale też i on powiedział, pokarmem moim jest to, aby czynić wolę tego, który mnie posłał. I nikt nie mógł mu jakieś słowo przygadać, czy doradzać w tym, albo mieszać się. Nawet i matka. Und dann hören wir schon hier im zweiten Kapitel die letzten Worte von Maria. I tutaj czytamy w drugim rozdziale ostatnie słowa Marii. Und die sind gültig bis auf den heutigen Tag. I te słowa są ważne aż do dnia dzisiejszego. Und das ist Vers 15 Kapitel. A zapisane są w piątym wierszu w tym drugim rozdziale. Rzekła matka jego do sług: co wam powie, czyńcie. I też w pewnym sensie Maria te słowa mówi też i do nas dzisiaj. A później w tej Ewangelii już nigdzie nie czytamy, żeby Maria cokolwiek jeszcze mówiła. To, co się działo w sercu Pana Jezusa, tego może poręczarem człowieka. Dlatego też w tej Ewangelii nie mamy uczuć Pana Jezusa opisane, to, co w Jego sercu się stało. Gdyż, jak wiecie, ta Ewangelia wskazuje na Syna Bożego, który miał tą moc swoje życie położyć i miał tą moc je znowu wziąć. I tu jest ten uwielbiony Syn Boży przedstawiony. A jeśli jednak troszeczkę pójdziemy na te wiersze, któreśmy czytali o tych szatach, o tym, co żołnierze zrobili z odzieniem Pana Jezusa, kiedy oni o to odzienie los rzucali, i widzimy również tych wszystkich, którzy go opuścili, to widzimy ten martyrium Pana Jezusa, że on był na tej drodze sam. Nawet jeżeli wspomniane było o matce Pana Jezusa i o innej Marii i o tych niewiast, które przyszły pod krzyż Pana Jezusa i o tym uczniu Janie, to widzimy, że oni stali z daleka od tego krzyża. Ta Ewangelia nam tu nie podaje w jakiej odległości, że oni stali podle krzyża. Ale jeśli weźmiemy inne Ewangelie, to znajdziemy, że był odpowiednia odległość. W proroczy sposób przeczytamy to w Psalmie 38, jak te uczucia Pana w sercu na ten widok właśnie w tej sytuacji, w której się znalazł. Widzimy, on odczuwał już ten sąd i gniew Boży. W pierwszym wierszu z tego Psalmu 38. Panie, po pędliwości Twojej nie nasiewaj na mnie, a w gniewie Twoim nie każ mnie. Albowiem szczawy Twoje utknęły we mnie, a ręka Twoja dolega mnie. Nie masz nic całego w ciele moim, dla rozgniewania Twego nie masz odpoczynku kościom moim dla grzechu mojego. Do nieprawości moje przycisnęły głowę moje, jako brzemię ciężkie obciążyły mnie. Zjątrzyły się i pobiły rany moje dla głupstwa mego. Skurczyłem się i skrzywiłem się bardzo na każdy dzień w żałobie chodzę. Albowiem wnętrzności moje pełne są brzydkości, a nie masz nic całego w ciele moim. Zemdlałem i starty mnie bardzo, ryczę dla Twoich serca mego. Panie, przed Tobą jest wszystka żądość moja, a wzdychanie moje przed Tobą nie jest skryte. Serce moje skacze, opuściła mnie siła moja, a jasności oczu moich nie masz przy mnie. Którzy mnie miłują i przyjaciele moi chronią od ran moich, a powinowaci moi z daleka stoją. I widzimy, jak tu w prorocki sposób jest opisane te całe metrię Pana Jezusa. Oczywiście tu mamy pokazane od strony Boga i od strony ludzi. Wiemy, że to najwięcej, co Pana Jezusa dotknęło, to był ten sąd i gniew Boga. To jest ta pierwsza część
tego psalmu. I widzi, on odczuł to, jaki to jest sąd, jaki gniew Boży. Dlatego też, jeśli my to znamy, powinniśmy ludzi do wiary namawiać, bo to już Pan Jezus w tym czasie to przeżył na swoim własnym ciele. I to w ten proroczy sposób tutaj nam w tym psalmie Dawida było powiedziane. I powinniśmy też również nad tymi wierszami zastanowić się. My widzimy w nich tutaj, że ta ręka Boża była nad tym i to najwięcej go Pana Jezusa bolało, bo święty i sprawiedliwy Bóg nie cierpiał tego grzechu. Ten grzech musiał być na nim starty, tak to jest powiedziane, dla nieprawości naszych jest on starty. To jest napisane w tym Izajaszu 53, możemy jeszcze to raz przeczytać. Izajasz 53. Lecz on zraniony jest dla występków naszych. Piąty wiersz. Starty jest dla nieprawości naszych. Kaść pokoju naszego jest na nim, a silnością jego jesteśmy uzdrowieni. Myślę, że będziemy jednomyślni, jak pójdziemy dalej w tym rozważaniu. I chyba wejdziemy teraz na ten wiersz 28. Czytamy potem, widząc Jezus i się wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, rzekł, pragnę. Chyba przez całe życie Pana Jezusa dwa razy znajdujemy Słowo Boże, kiedy On pragnął. Kiedy się chciał pić. Kiedy pragnął. To było pierwszy raz tutaj na tej studni Jakubowej i teraz mamy drugi raz. Jezus pragnął. Ale kiedy popatrzymy na to, Jezus widząc, iż się już wszystko wykonało. Czyli wszystko się wykonało. Teraz w 53 nam mówi, tak ci się Bogu podobało zetrzeć go, niemocą utrapić, aby położył duszę swoją za grzech, przedłużył dni swoich, a to, co się podoba Panu, aby się szczęśliwie wykonał. Że się tu było wszystko od Boga zaplanowane, to wszystko Bóg sprawił i tu właśnie Bóg chciał, żeby się wszystko szczęśliwie wykonało. Dlatego też i Pan Jezus starał się tylko i wyłącznie czynić to, co Bóg mu powierzył, aby się szczęśliwie wszystko wykonało. A tu patrzymy, on już widział, że już się wszystko szczęśliwie wykonało. Wszystko się wykonuje. I teraz byśmy mogli właściwie pomyśleć, no jedno słowo, wykonało. I też później rzekmy, czytamy dalej, w tym 30, kiedy on skosztował wodki, że wykonało się. Czyli mamy jedno słowo, wykonało się, ale chcemy teraz i popatrzeć na to i może byśmy cośkolwiek na niektóre miejsca weszli, co się wykonało. Ja myślę, że to jest dla nas ważne, co się wykonało, bo wykonało się, czy my zdajemy sobie wszyscy z tego sprawę, co się wykonało. My byśmy najpierw musieli wyjść na to już, co na samym początku nam Słowo Boże mówi, na pierwszych kartach. Czyli wykonało się to, co już Bóg zapowiedział tej niewieście. O tym, że nasienie Twoje mu zetrze głowę. On właściwie zetrze pięta, a nasienie Twoje mu zetrze głowę. I my widzimy właściwie Pana Jezusa, tu się to już zaczęło, te proroctwa się wykonywały od samego początku słowa, się wykonywały te proroctwa, co były zapowiedziane. My mamy wiele takich zapowiedzi, które były zapowiedziane już w Starym Testamencie. My na przykład, Zachariasz nam mówi o tym, że kiedy on będzie o tym sprzedaniu jego za tych 30 srebrników, że te 30 srebrnicy, te 30 srebrników zostało właściwie wrzucone w świątyni do ołtarza. No Zachariasz mówi, to się tu zaczyna wykonywać. Dali nam mówi o tej ucieczce, Zachariasz, o tej ucieczce uczniów, że wszyscy go opuścili, nie było przy nim nic.
Psalm 35, 11 wiersz nam mówi o tym, że będą fałszywi, fałszywi świadkowie, że będą fałszywie przeciwko niemu świadczyć. I wiele, wiele innych rzeczy nam właśnie jest powiedziane w Starym Testamencie. Izajasz w 50 rozdziale, 6 wiersz. Mówi, ciała mego nadstawiam bijącym, a policzków moich tym, którzy mnie targają. Twarzy moich nie wykrzywiam od obelżenia i pływania. I po kolei prorocy o tym mówili. I teraz właśnie to wykonanie, tu jest właśnie ten koniec. Tu jest całe dokonanie tego wielkiego dzieła, które właśnie Bóg swojemu synowi powierzył. On właśnie powierzył to, powierzył mu ciało i krew, to mu powierzył i w tym właściwie, w tej postaci człowieka, którą on przyjął, miał właściwie wykonać to, co było wolą Bożą. Gdybyśmy tak popatrzyli na cały Psalm 22, czy nam tam właśnie nie jest powiedziane to wszystko, co się wykonało przed tym, nim Pan Jezus powiedział te słowa, kiedy widział, że się wszystko wykonał. My właśnie widzimy od samego początku. My nawet, my mamy jeszcze w Ewangelii Łukasza niektóre rzeczy nam są powiedziane, co Pan Jezus sam zapowiedział o tym. I Łukasz na przykład 12:50. Pan Jezus już to powiedział. Ale mam być ochrzczony chrztem, a jaką jest ściśniony, póki się to nie wykona. Czyli do tego czasu, nim się to nie wykona, to on był ściśniony w duszy. On właściwie, to tu właśnie były te jego cierpienia, dopóki się to nie wykona. A dalej nam mówi 18:31, ty Łukaszu. On sam wszystko przepowiedział, 21 wiersz. A wziąwszy z sobą onych dwunastu, rzekł im, oto wstępujemy do Jerozolimu, a wypełni się wszystko, co napisane przez proroki o Synu Człowieczym. Wypełni się wszystko, wypełni, wszystko się wykona, co było przez proroków napisane o Synu Człowieczym. I gdybyśmy tak właściwie popatrzyli, gdybyśmy zaczęli to zaglądać, gdybyśmy tak sobie wzięli troszkę czasu i się wgłębiali w te rzeczy, i zaczęli szukać i to jedno słowo rozważyć, wykonało się, to byśmy bardzo, bardzo wiele cudownych spraw znaleźli, cudownych pouczeń, takich głębin tej właściwie cudownej osoby naszego Pana Jezusa, co właśnie się, co zawiera się w tym jednym, co już się wszystko wykonało. Jan, ten sam Jan mówił w 17 rozdziale, uwielbił na ziemi i dokończyłem sprawę, którąś mi dał, abym ją uczynił. Mamy ten koniec. Wykonało się, abym dokończył sprawę, którąś ty mi powierzył. Mamy właściwie, jak już wspomniałem, wiele tych miejsc, gdzie Pan Jezus sam zapowiada, że się kiedyś to jego dzieło skończy tu na ziemi. Kiedy my tak już jeszcze raz byśmy zajrzeli do pierwszych słów, pierwszej, na samym początku słowa, to widzimy, że Bóg też miał pewne dzieło do wykonania.
I tam widzimy, że Bóg, ta ziemia, która była w chaosie, w tych 6 dniach doprowadził do zupełnego porządku. Tam wszystko zostało tak ustalone, tak pięknie wykonane, że Bóg widział, że wszystko było bardzo dobrze. I pisze nam w tym drugim rozdziale pierwszej księgi, że Bóg odpoczął od tego swojego dzieła. W tym 7 dniu odpoczął od tego swojego dzieła. Ale tam tylko w tym 7 dniu jest powiedziane, odpoczął od tego dzieła, ale my widzimy, że Pan Jezus sam mówi o tym, że Ojciec jeszcze pracuje, ja z Nim pracuję. I dlatego też, kiedy Pan Jezus widział, że wszystko wykonało, kiedy On został złożony w grób, to w tym 7 dniu też odpoczął. Ale to nie było właściwie, żeby ten odpoczynek był długi. On zmartwychwstał, jeszcze działał i on do dzisiejszego dnia działał. Ale widzimy, że to od samego początku widzimy, co prorocy mówili, co nas może o tym, co on właściwie uczynił. Bóg doprowadził właściwie do z tego chaosu tą ziemię, że wszystko bardzo piękne. I Bóg widział, że to było piękne. I teraz to dzieło, które właściwie Pan Jezus miał dokończyć, widzimy, że ten chaos na świecie był, szatan i grzech sprawił to, że na świecie wśród ludzi był wielki chaos, zamieszanie, grzech, nic nie uporządkowanie, ludzie właściwie nie mieli swojego stosunku uporządkowanego z Bogiem, nie było właściwie żadnego wyjścia, człowiek nie wiedział, jak się do tego zabrać, co zrobić. I aby ten właśnie chaos, który był właśnie na ziemi tutaj, w tym całym stworzeniu, co właśnie spowodował grzech, znów Pan Jezus przyszedł, aby to uporządkować. I w nim właściwie Bóg widział to, że zostało w nim to wszystko dokonane. I teraz każdy właściwie ma tą sposobność i każdy ma ten bezpośredni dostęp do Niego, żeby te sprawy i żeby to życie swoje, które było w tym całym zamieszaniu, w tym grzechu, w tym chaosie, znów mogło przyjść do całkowitego spokoju, do całkowitego porządku. I Bóg też teraz widzi, że to było dobre. I nad tym właściwie się Bóg ucieszył. I to było dobre. I w tym widzi, że to było to najlepsze dzieło dokonane, które on dokonał, że właściwie sprawił to, co się Bogu podobało. I dlatego i Pan Jezus mówi, kiedy widział, że się wszystko wykonało, że prawda. Aby się Pismo wypełniło. Widzimy, że prorocy nam też o tym mówią. On właściwie to wypowiedział. Ale my dalej czytamy, że tam było naczynie postawione, pewien podstół. Wtedy oni, napełniwszy gumkę octem, obożeniem i zopem, podali do ust Jego. To ma też bardzo głębokie znaczenie. My tu właściwie nam Ewangelista Jan podaje, że oni obożyli tą gumkę, tylko zamoczyli w tym podstół. Niektórzy właściwie mówią i często się słyszy, nieraz się sam spotkałem z tym, że oni chcieli jeszcze Panu Jezusowi przez to mocniej dokuczyć, że mu w tym właściwie pragnieniu, które tam on wyrzekł, że pragnę, żeby mu dać tego bardzo nieprzyjemnego napoju, dali mu tego octu. Ale my wiemy ze Słowa Bożego, że ten octu, który tam wtedy był używany, to nie było to, żeby komuś, to właśnie było powszechnie używane i to był powszechny napój, ale to był napój tego pospólstwa, to był napój dla niewolników, dla pracowników najemnych. Oni właśnie pracując na polu, oni właśnie ten napój pili, ten ocet, to właśnie było takie wino bardzo kwaśne. Oni to pili. Ale oni Pana Jezusa mu dali ten ocet po to, że go chcieli poniżyć, że go właściwie, my wiemy, że ród królewski nie taki napój pił. Ród królewski to pił napój szlachetny. Ale oni go chcieli poniżyć właśnie, że on się czynił królem, nie dać mu ten napój, które pospólstwo piło. Jeszcze tu w tej ostatniej godzinie, w tej ostatniej chwili, w tej ostatniej sekundzie, gdzie on pragnął, chcieli go jeszcze więcej poniżyć i chcieli mu dać to właśnie zrównać, nawet z tym napojem, z tym pospólstwem, co wszyscy ci używali, jak już powiedziałem, niewolnicy, najemni pracownicy. W ten sposób go chcieli poniżyć. Ale Marek nam mówi, że oni mu podali ocet z myrą. Z myrą zmieszany. Kiedy on to przyjął, Pan Namarek mówi, kiedy mu to podali, on tego nie przyjął. Dlaczego on nie przyjął to, co było z myrą? Widzimy, co nam myra wskazuje. I to jest też bardzo ważny szczegół. Właśnie w tym momencie, kiedy Pan Jezus zawisł na krzyżu, kiedy był ten koniec, czyli ukoronowanie tego całego Jego dzieła,
kiedy on poniósł śmierć. O ile ktoś dobrze już studiował te wonne kadzidła, które były w namiocie zgromadzenia i świątyni, to właśnie w tych wonnościach była też i myra. Taki wyciek, sok, który wycieka z pewnego krzaku. On właśnie wycieka w płynącym stanie, a jak idzie na powietrze, to on właśnie krzepnie i jest taki skrzepły. To właśnie zostało używane do tych kadzideł. To nam wskazuje na jedną rzecz, że ta myra jest w smaku bardzo gorzka. Ta bardzo gorzka jest, ale w zapachu jest bardzo przyjemna. W zapachu bardzo przyjemna. Ale kiedy człowiek mu to podał, co wskazywało na to, że Bóg go właściwie w tym chciał widzieć, w tej ofierze, która była dla niego bardzo gorzka, ale dla Boga bardzo przyjemna, on tego człowieka nie przyjął, on to przyjął od Boga. On jako sługa, który nawet w Ewangelii Marka powiedziane, on to od Boga przyjął. Bóg mu to dał. I tu widzimy właściwie te piękności tego naszego Pana wiszącego na krzyżu, kiedy on rzekł, wykonało. Gdybyśmy właśnie to słowo, wykonało się, mógłby rozszerzyć, na ten temat by można bardzo, bardzo dużo mówić. Ale ja myślę, że ja tu sam na ten temat nie chcę dużo mówić. My może chcemy iść tym rozważaniem dalej, ale chcemy sobie tak mniej więcej tylko troszeczkę uzmysłowić, co właściwie to słowo wykonało się oznacza. No bardzo szeroki zakres, co się wykonało. I właściwie efekt tego wykonania jeszcze działa do dzisiejszego dnia. I my jeszcze wszyscy, cała ludzkość jeszcze pod tym efektem tego wykonania jest. Jeszcze właściwie każdy może z tego skorzystać, dopóki jest ten czas łatwy. Cały psalm nieraz jest o Panu Jezusie. Oczywiście to były psalmy Dawidowe i psalm to pisał o siebie, a niektóre wiersza to prorokowały na Pana Jezusa. I bracia to przy uwielbieniu są bardzo ostrożni i czytają tylko te wiersza, które mówią o Panu Jezusie. Na przykład tutaj jest w tym 38 wierszu, w 38 psalmie jest w wierszu 3-4, że nie masz odpoczynku Boże moim dla drzewa mojego. Widzimy, co o Panu Jezusie powiedzieć nie można. Ja to rozumiem, że bracia czytają całe, bo to może ma jedną całość. No, dla wyjaśnienia, żebyśmy wiedzieli, że w psalmach czy proroctwach nieraz, to nie cały psalm czy nie cały rozdział proroctwa jest ta sama myśl. Gdyby chodziło o tym grzech, to raczej grzech nasz, to tak wziął na siebie, ale on był bez grzechu. To tylko taka mała uwaga, żeby ktoś nie myślał, że Pan Jezus też może miał grzech jakiś na sobie. Tego absolutnie nigdy nie możemy myśleć, bo to może być dla młodych też niejasne. Jeszcze rozszerzyć te słowa Pana Jezusa, krzyża. Przeczytałem jeszcze list do Kolosenów. List do Kolosan z pierwszego rozdziału 20 do 22 wiersza. I żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew Jego. I was, którzy nigdy byliście miłowcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych. Mamy tutaj w 20 wierszu wyraźnie powiedziane, że Bogu się upodobało, aby przez wszystko, co jest na niebie i na ziemi, pojednało się z Bogiem, dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Pana Jezusowego. Czyli ten krzyż, on działa, jakby tak można powiedzieć, w różnych płaszczyznach. W momencie, kiedy człowiek zgrzeszył, powstała wielka przerwa pomiędzy Bogiem i człowiekiem.
grzech spowodował potężny wyłom. I to w różnych płaszczyznach. My wiemy, że człowiek jest pokazany jako duch, dusza i ciało. W liście do Tesaloniczan czytamy w 5 rozdziale. I we wszystkich tych płaszczyznach powstał głęboki wyłom. I Bóg to tylko wiedział, jak głęboki. Całe stworzenie zostało pod przekleństwo wciągnięte z powodu grzechu człowieka. Nawet tam na powietrzu, gdzie działa szatan, stały się różne rzeczy, które są przeciwne Bogu. Nie są według myśli Bożej. Jakbyśmy czytali w pierwszej Mojżeszowej, kiedy Bóg widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi, tuż przed potopem, to tam jest napisane, że wszelkie ciało skaziło swoją drogę na ziemi. Czyli wszystko, co weszło pod przekleństwo, wszystko, co weszło pod działanie grzechu, skrzywiło swoje drogi. Można powiedzieć, że całkowicie poszło w odwrotnym kierunku, niż Bóg to przewidział. Jedynie Bóg z tego zdawał sobie sprawę. I to w całej właśnie, można powiedzieć, z całą dokładnością. Pan Jezus o tym dokładnie wiedział, co musi być wykonane, żeby ten wyłom został zapełniony. Tak jak w Ezechiela czytamy, szukałem męża, który by stanął w tym wyłomie. To właśnie Pan Jezus jest tym mężem, który stanął pomiędzy Bogiem i człowiekiem, żeby te wszystkie rzeczy, które grzech zepsuł, teraz poprowadzić w odpowiednim kierunku. My wiemy, jak krzyż te sprawy załatwia. Krzyż kończy stare rzeczy, a od krzyża zaczynają się nowe rzeczy. Te stare rzeczy wzięły swój koniec na krzyżu. Wiele rzeczy musiało się wykonać. Pan Jezus przyszedł tutaj w tym pragnieniu, pragnę czynić wolę Twoją, o Boże. To było pragnienie Jego serca. I możemy powiedzieć, On zawsze przeglądał, czy On uczynił wszystko, co było wolą Bożą. I tutaj w tym wierszu 28 mamy napisane, potem Jezus wiedząc, to skoro tutaj jest słowo wiedząc, to Pan Jezus musiał przejrzeć jeszcze raz wszystko od początku swojego przyjścia tutaj na ziemię, aż do tego momentu, poprzez to wszystko, co mówiły Pisma. Pan Jezus dokładnie te rzeczy zawsze miał w sercu. Bo jak po zmartwychwstaniu spotkał dwóch uczniów, którzy szli do Emaus, to zaczął im wykładać akurat wszystko, co było o nim napisane w pismach. To nie jest przypadkowe. On to miał zawsze w sercu, to było jego pragnienie, aby wykonać wszystko, żeby świętość Boża została zaspokojona całkowicie, żeby żądania sprawiedliwości Bożej były wykonane całkowicie. I żeby sytuacja człowieka, która była tak zła, we wszystkich, można powiedzieć, płaszczyznach, została przywrócona do takiego stanu, żeby ten człowiek, którego Bóg umiłował, nie mógł już popaść w grzech w taki sposób, jak popadł właśnie Adam i jego rodzaj. Tylko żeby stworzyć takiego człowieka, który mógłby się oprzeć szatanowi. I właśnie tutaj w tym to widzimy, że Pan Jezus już wiedział, że wszystko się dokonało, co było potrzebne właśnie, żeby te nowe rzeczy mogły wziąć swój początek. Żeby ten sąd, który się należał ludziom, jak mówi prawo Boże, zapłata za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej w Jezusie Chrystusie jest żywot wieczny, żeby ten wiersz mógł się wykonać. Żeby mógł się wykonać w stosunku do każdego, kto wierzy w ofiarę Pana Jezusa. Pan Jezus jakby to jeszcze raz przejrzał to wszystko i wtedy powiedział pragnę. Właśnie to pragnę. To nie było pragnienie cielesne tylko.
to pragnę. To przede wszystkim było, jak już było wspomniane, o tej niewieście przez studnię Jakubowej. Tam Pan Jezus też pragnął, ale zauważamy, że Pan Jezus zaczyna w rozmowie z tą niewiastą pokazywać to pragnienie. Że gdybyś ty akurat wiedziała, kto do ciebie mówi, kim on jest, gdybyś znała dar Boży, to sama byś go prosiła, a dałby ci wodę żywej i nie pragnęłabyś na wieki. Czyli Pan Jezus też nam pragnął, aby ta niewiasta napiła się tej wody żywej, żeby poznała ten dar Boży, czyli Jego, Zbawiciela, który przyszedł tutaj na ten świat. I tak samo właśnie tutaj możemy powiedzieć, że Pan Jezus mówi do całej ludzkości. Pragnę, aby wszyscy właśnie mogli teraz przyjść, bo On zawsze to mówił, jak ja będę wywyższony, to ja wszystkich pociągnę do siebie. I tu w tym momencie możemy to widzieć, że Pan Jezus pragnie wszystkich pociągnąć do siebie. Ale tutaj jest odpowiedź człowieka zaraz w tym 29 wierszu. Możemy to serce człowieka porównać do takiego naczynia pełnego octu. Że wtedy, kiedy Pan Jezus pragnął, aby człowiek to zrozumiał, żeby się coś przybliżył do tych rzeczy, które Bóg wykonał poprzez krzyż, to człowiek tutaj pokazał naczynie pełne octu. Ocet to jest zepsute wino, jakbyśmy tutaj słyszeli. Wino może się w różny sposób popsuć. Ono może mieć zły smak jakiś, może mieć jakiś zapach niewłaściwy, ale jak już ono dostanie tego posmaku octu, to już jest zepsute wino. Można wino wyleczyć w jakiś różny sposób z tych różnych takich innych, jak ono się zepsuje, rzeczy, ale nie można wyleczyć wina z tego octu. Wino jest już całkowicie zepsute wtedy, jeśli ono się zamieniło w ocet. Ono już do niczego nie służy. My wiemy, że wino, ono jest obrazem na radość, na wesele, a ocet, ono, ocet nie może tej radości dać. I człowiek nie mógł przynieść żadnej radości. Bóg w żaden sposób z człowieka nie mógł być zadowolony. I na krzyżu to jeszcze raz się okazało, że zamiast właśnie na to pragnienie Zbawiciela odpowiedzieć współczuciem albo pragnieniem też, tak jak ten, który wisiał obok i powiedział: Panie, wspomnij na mnie, kiedy wejdziesz do Królestwa swego. Pan tego właśnie oczekiwał od innych, ale tutaj naczynie pełne octu. I już w psalmie 22 czytamy proroczo: a w pragnieniu moim napoili mnie octem. I właśnie to pragnienie Pana Jezusa, to widzimy tutaj, w jaki sposób na to pragnienie Zbawiciela odpowiedział człowiek. Taki, że został podany ocet. Jeszcze w innej Ewangelii czytaliśmy, słyszeliśmy, że tam jest mirra i żółć. Czyli w sercu człowieka jeszcze jest gorzkość. Wielka gorzkość, bo żółć to jest faktycznie, można powiedzieć, najbardziej gorzka gorycz, jaka może być znaleziona. I faktycznie takie jest serce człowieka. Ale Bóg w ogóle nie cofnął się przed takim stanem człowieka, tylko posłał Syna swego, aby przez krzyż pojednać właśnie tego zgubionego człowieka z samym sobą. I to pojednać go we wszystkich płaszczyznach, można powiedzieć, we wszystkich zależnościach. Bo wydaje się, że to tak łatwo jest przyjść do Pana Jezusa. A jednak, kiedy nam jest głoszona Ewangelia, kiedy słyszymy słowo o krzyżu, które jest mocą Bożą ku zbawieniu, to zaczyna w nas, jeśli jeszcze byśmy się spojrzeli na ten stan, zanim uwierzyliśmy, zaczęło w nas coś sprzeciwiać się temu słowu. Właśnie dlaczego zaczęło się sprzeciwiać? Bo w naszym sercu, jakby można powiedzieć, w wielu różnych wymiarach są rzeczy, które są przeciwne Bogu. Jak tam w liście do Kolosan czytaliśmy, kiedy byliśmy wrogami, kiedy byliśmy wrogo usposobionymi, a nasze uczynki złe były. Czyli można powiedzieć,
człowiek nie w taki prosty sposób jest przeciwny Bogu. Człowiek jest w bardzo skomplikowany sposób przeciwny Bogu. W różnych, można powiedzieć, przedziałach. I dlatego to wykonało się, to ono ma bardzo szeroki zakres. To wykonało się i to dotyczy każdego, można powiedzieć, punktu serca człowieka. Ludzie już wszystko dokonali. Über den Herrn wurde das Urteil gesprochen. Nad Panem został wypowiedziany już wyrok. Und es wurde auch vollstreckt. I został on teraz wykonany. Sie kreuzigten ihn. Ukrzyżowali go. In der Mitte. Pośrodku. Es war üblich, dass den Verurteilten vor der Kreuzigung ein Betäubungstrank gereicht wurde. Było w zwyczaju, aby tym, którzy byli skazani na ukrzyżowanie, podawać właśnie taki napój odurzający. In Matthäus Evangelium steht Essig mit Galle. W Ewangelii Mateusza jest napisane, że był to ocet z żółcią. Kapitel 27. 27 rozdział o tym mówi. 34 wiersz. Mateusza 27:34. Dali mu do picia wino zmieszane z żółcią. Właściwie powinno być tutaj ocet z żółcią. Znowu jest źle przetłumaczone. Dali mu do picia ocet zmieszany z żółcią. I skosztował go, ale nie chciał pić. Markus Evangelium. W Ewangelii Marka. Kapitel 15 rozdziale. Tam czytaliśmy o tym, że to był ocet z żółcią, a tutaj czytamy o tym, że to było wino z miodem. To był einmal der übliche Betäubungstrank, der Herr wollte ihn aber nicht zuzieć. Ale jeden i drugi to był po prostu napój odurzający dla takich skazańców, którego Pan Jezus nie chciał wypić przed ukrzyżowaniem. Dann hier im Johannes Evangelium weiter. A tutaj w Ewangelii Jana, patrząc dalej, in vier Versen wird uns etwas über die Beschuldigungsschrift oder die Überschrift berichtet. W czterech wierszach jest nam opisane o tym napisie, który głosił o jego winie. Es war eine Sache, die bei den Römern zur Kreuzigung gehörte. A to też była rzecz, która zawsze była czyniona przy krzyżowaniu przez Rzymian. Und die Menschen machten es einfach. I ludzie to po prostu też wykonali, uczynili. Aber es hatte auch von Gott aus seine Richtigkeit, das haben wir ja gestern schon gehört. Ale już wczoraj żeśmy o tym słyszeli, że to też miało swoje miejsce postanowione przez Boga, aby taki napis był napisany. An dem Kreuz waren die Soldaten. Przy krzyżu byli żołnierze. Und sie teilten die Kleider auf. I oni podzielili odzież, suknię. Das war ihr gutes Recht. To było ich prawo. Oni mogli to uczynić. Aber es war auch richtig von Gottes Seite aus. Es war ein prophetisches Wort. Ale również też i to było prawidłowo wykonane według Słowa Bożego, proroczo wypowiedzianego wcześniej. Die Menschen haben alles gemacht, was zur Kreuzigung gehörte. Ludzie wykonali wszystko dokładnie to, co według nich należało do ukrzyżowania. Aber es war alles von Gott vorhergesagt worden. Ale i to właśnie już wszystko było przepowiedziane wcześniej przez Boga też. Und dann wusste der Herr Jesus, dass alles schon vollbracht war. A potem Pan Jezus, wiedząc, że wszystko już wykonało się, und dann sagte er, mich dürstet, wtedy powiedział, pragnę, damit die Schrift erfüllt wird. Aby pisma były wypełnione. Es gibt eine Stelle in den Psalmen, ich weiß nicht, wo die steht, in meinem Dosen, wenn ich sie nicht erzähle. Jest jedno miejsce w psalmie, które mówi właśnie, że w pragnieniu moim napojeni... Psalm 69, 22 wiersz. Przeczytajmy jeszcze ten wiersz. 69 psalm. Gdzie
69 psalm, 22 wiersz. Dodali żółci do pokarmu mego, a w pragnieniu moim napoili mnie octem. Der Herr hatte am Kreuz wirklich Durst. Pan Jezus na krzyżu wisząc miał rzeczywiście pragnienie. Es war jetzt kurz bevor gestorben ist. To było akurat krótko przed tym, jak on zmarł. On wisiał na krzyżu już 6 godzin. Und dann hatte Durst. I tam miał naprawdę pragnienie. Aber sagt es, damit die Schrift erfüllt würde. Ale on powiedział też to, aby Pismo się wypełniło. Es war das letzte, was noch vollbracht werden musste. To była ostatnia rzecz, która jeszcze musiała się wykonać. Was man von außen sah. Taka, która była widoczna z zewnątrz. Was hier nicht berichtet wird, ist, was zwischen dem Sohn und dem Vater war. To, o czym tutaj nie jest napisane, to były rzeczy, które były pomiędzy ojcem i synem. Und wir haben ja das Bild im ersten Buch Mose, Kapitel 22. A my mamy też i ten obraz w pierwszej księdze Mojżeszowej, 22 rozdział. Abraham und Isaak, sie gehen beide miteinander. Gdy Abraham i Izaak szli wspólnie razem. Die Knechte bleiben zurück. Służy ich pozostali w tyle. Nur die beiden gehen auf den Berg. Tylko ci dwaj weszli na tą górę. Für die anderen ist das nicht zu sehen, was sie tun oder was sie reden. Dla innych to nie było umożliwione, aby oglądali i słyszeli to, co oni mówili. So ist es auch hier. Tak też i ta sprawa wygląda tutaj. Es gibt nur einen Bericht von dem, was man sehen konnte. Jest tylko jeden opis o tym, co można było zobaczyć. Und dann ruft der Herr Jesus, Vers 30, es ist vollbracht. A tam w 30 wierszu Pan Jezus zawołał, wykonało się. Und neigte das Haupt und übergab den Geist. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Die Menschen haben gesehen, jetzt stirbt er. Ludzie widzieli, teraz on umiera. Ihr Ziel war erreicht. Cel już został osiągnięty. Sie warfen ihn zum Weinberg heraus. Oni go wyrzucili z winnicy. Und sie dachten, das ist unser Sieg. I myśleli, tak, w tym jest nasze zwycięstwo. Was sie nicht sehen konnten, war, es war der Sieg des Herrn über Satan. To, czego oni w tym momencie nie widzieli, to właśnie dokonanego zwycięstwa Pana nad szatanem. Wir lesen noch eine Stelle. Oder czytajmy jeszcze jedno miejsce z listu do Kolosa. Drugi rozdział, wiersz 15. List do Kolosa, drugi rozdział, wiersz 15. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Auch das war vollbracht. Również i to dokonało się. Der Herr Jesus hält einen Triumph über die Fürstentümer der Gewalt. Pan Jezus dokonał tego, zatriumfował nad tymi księstwami wszelkich mocy ciemności. Dass der Jesus Wein oder Essig getrunken hat, das hat noch eine tiefere Bedeutung. To, że Pan Jezus wino czy ocet pił, to ma i głębsze znaczenie. To właśnie mówi o tym, że on właśnie został ukrzyżowany przez Rzymian. Das hat kein Jude getrunken. Gdyż to żaden Żyd nie pił. Das war ein römisches Getränk. Bo to był napój Rzymian. Der römischen Soldaten. Rzymskich żołnierzy. Es ist auch heute gefährlich, dort einfach Wasser zu trinken. I w dniach dzisiejszych jest to rzeczą niebezpieczną, aby tam pić wodę w tych rejonach. Dla turystów. Dla turystów oczywiście. Die dort geboren sind, die können das machen. Ci, którzy są tam urodzeni, oni mogą to czynić. Aber nicht der dort mal hinkommt. Der wird schon sofort gerührt. Dann hat er...
Nie, to jest taka choroba z wody, nie wolno pić nieprzygotowanej wody. W tamtych krajach nie wolno pić tej nieprzygotowanej wody i który by tego nie przestrzegał, to może natychmiast zachorować na jeden z rodzajów typusów. Deswegen haben die Römer dort nur Wasser bekommen mit Essig. I dlatego Rzymianie w tamtych czasach otrzymywali do picia tylko wodę zmieszaną z octem. Aus demselben Grund deshalb wir Gurken. I to właśnie z tego samego powodu pili, z którego też i my wkładamy ogórki do octu. Po prostu ogórki z tego powodu też się nie psują. Und deswegen heißt dann diese Vorhersage, die wir gelesen haben, dass der Jesus durch die Römer umgebracht wurde. I dlatego też i po prostu ten napój mówi już o tym, tak jak to brat wspomniał, że i Pan Jezus został ukrzyżowany przez Rzymian. I o tym samym czytamy w liście do Tymoteusza. Tymoteusz hatte Schwierigkeiten, wenn er nur Wasser trank. Mianowicie Tymoteusz miał trudności żołądkowe, jeżeli jak pijał samą wodę. Er stammte aus dem Gebirge, dort hatte er reines Wasser. On pochodził z rejonów górskich, w których płynęła czyściutka woda. Und wenn er unterwegs war und solch Wasser trank, dann bekam er Schwierigkeiten. A jeśli był w podróży i pijał różną wodę, to miał kłopoty żołądkowe. I dlatego Paweł mówi do niego, pij po trosze wino. Das heißt nicht, trinke ab und zu Wein. To nie ma oznaczać, że popijaj sobie od czasu do czasu wino. Sondern das heißt, füge dem Wasser etwas Wein hinzu, damit deine Magenbeschwerden aufhören unterwegs. A to miało oznaczać, że dodaj do wody wina, aby twoje dolegliwości żołądkowe nie występowały. Auch dass der Jesus am Kreuz starb, das ist ja im Alten Testament vorhergesagt. To, że Pan Jezus miał umrzeć na krzyżu, to też już zostało przepowiedziane w Starym Testamencie. Gdyż jest tam napisane, przeklęty każdy, który wisi na drzewie. W Izraelu nikt nie umierał na drzewie. W Izraelu ludzie byli najwyżej kamienowani. Und nur der Tote wurde für einen Tag an ein Holz gehängt. I tylko już te zmarły, to ciało było wieszane na przeciąg jednego dnia na drzewie. Aber er wurde nicht am Holz getötet. Ale ten człowiek nie był zabijany na tym drzewie, czyli on tam nie umierał na tym drzewie. Aber wenn wir den Text dort in 5. Mose lesen, dann ist es auch möglich, es auf das Kreuz einzubinden. Ale jeśli ten tekst w 5. Księdze Mojżeszowej czytamy, to również jest to możliwe, aby i ten tekst do tej sytuacji Pana zastosować. Man kann aus dem Alten Testament ein ganzes Evangelium zusammenstellen. Można ze Starego Testamentu utworzyć, zebrać całą Ewangelię. Ich möchte die jungen Geschwister ermuntern, das einmal zu versuchen. Ja chciałbym młodych teraz zachęcić, aby raz kiedyś spróbowali taką czynność dokonać. Es gibt über 650 Schriftstellen, die Dinge aus dem Neuen Testament vorhersagen, aus dem Leben des Jesus. Jest w Starym Testamencie 650 miejsc, które powiadały zdarzenia i rzeczy z życia Pana Jezusa. Und es ist möglich, ein komplettes Evangelium zusammenzustellen. I jest to rzeczą możliwą, aby w ten sposób zestawić kompletną Ewangelię. Deswegen lesen wir im Neuen Testament immer wieder nach den Schriften. I dlatego właśnie czytamy w Nowym Testamencie ciągle na nowo, że stało się to według Pism. In Zukunft werden ja die Juden wieder anfangen zu forschen. War das unser Messias? W przyszłości Żydzi zaczną raz kiedyś właśnie badać Stary Testament, czy rzeczywiście Pan Jezus był naszym Mesjaszem.
Und sie werden auch das Neue Testament untersuchen. I będą badali w tym celu również i Nowy Testament. Weil sie werden nur das annehmen, was mit dem Alten Testament genau übereinstimmt. I oni przyjmą z Nowego Testamentu tylko to, co dokładnie będzie jednomyślne z pismami Starego Testamentu. Deswegen ist es möglich, dass alles genau mit der Prophetie übereinstimmt. I dlatego było to tak bardzo ważne, aby wszystko w Nowym Testamencie dokładnie zgadzało się z proroctwami Starego Testamentu. Und die gläubigen Juden werden deswegen überzeugt, weil alles nach den Schriften. I ci wierzący Żydzi będą tylko i wyłącznie z tego powodu przekonani, bo wszystko dokonało się według Pism. Jakżeż łaskawy jest Pan, który już wziął wzgląd na nich wtedy. Dann wollte ich noch sagen, hier im Johannes-Evangelium wird der Herr Jesus nicht zu Tode gebracht. A było już powiedziane, że tutaj w Ewangelii Jana Pan Jezus nie był zabity poprzez moc czy siłę ludzi. Er sagt, ich lasse mein Leben von mir selbst. On powiedział, ja życie sam kładę, ze siebie samego. Niemand nimmt es von mir. Nikt nie zabiera je ode mnie. Das sagt er in Kapitel 2. W 10. rozdziale to mówi Pan. Wenn wir die Verhandlung lesen bei Pilatus. Jeśli czytamy ten przebieg tego sądu przed Piłatem, dann haben wir den Eindruck, dass Pilatus verhört wird. To możemy odebrać takie wrażenie, że to Piłat jest przesłuchiwany. Pan Jezus stał całkowicie ponad tą całą sytuacją. On jest Synem Bożym. Im Garten Gethsemane, da muss er den Leuten Kraft geben, damit sie ihn gefangen nehmen. W ogrodzie Getsemane on sam musiał dać tym ludziom, którzy wyszli po niego, aby go pojmać, tą siłę, aby byli zdolni pojmać. Oni upadli na ziemię przed nim. Dopiero Pan Jezus musiał im dać siłę, aby byli w stanie wstać. Dann lässt er seinen Jünger gehen. I potem on zezwolił, aby jego uczniowie odeszli. Und dann gibt er seine Hand und lässt sich binden. A dopiero na koniec dał swoje ręce i pozwolił się związać. Gestern haben wir gelesen, er hat selbst sein Kreuz getragen. Wczoraj żeśmy czytali, że on sam niósł swój krzyż. Es steht, sie führten ihn hinaus. Jest napisane, wyprowadzili go na zewnątrz. Und dann lesen wir gleich, und er ging hinaus, sein Kreuz tragen. Ale zaraz potem czytamy następne zdanie. On wyszedł na zewnątrz, niosąc krzyż swój. I tak też i to wygląda tutaj, gdy Pan Jezus umiera. On skłonił głowę i oddał ducha. Żaden inny człowiek nie jest w stanie tego uczynić. Niemand hat Gewalt über den Moment des Todes. Nikt nie ma mocy nad chwilą swojej śmierci. Niemand kann von sich selbst den Geist übergeben. Nikt nie jest w stanie ze samego siebie oddać swego ducha. Das kann nur der Jesus tun. To mógł uczynić tylko Pan Jezus. Er ist auch nicht aus Schwäche gestorben. On również nie umarł ze słabości, z wycieńczenia. Am Kreuz konnte man 3 oder 4 Tage leben. Gdyż na krzyżu ludzie mogli żyć 3 i 4 dni jeszcze. I też z tego powodu ci dwaj złoczyńcy zostali zabici przez Rzymian. Na krzyżu śmierć następowała poprzez uduszenie. Tworzy się woda, zbiera się woda w ciele, w organizmie und steigt langsam nach oben. I pomału wznosi się w górę. Und dann wird die Lunge von dem Wasser immer mehr angehoben.
i płuca coraz to bardziej są ograniczane poprzez wzrastający poziom wody. Und diese Kreuzigten müssen sich immer von Zeit zu Zeit auf den Füßen stützen und den Körper anheben, damit sie überhaupt noch atmen können. I ci ukrzyżowani musieli od czasu do czasu podnosić się na swoich nogach i podciągać w górę, aby w ogóle mogli złapać oddech. I właśnie jeśli tym złoczyńcom złamano golenie, to oni nie mieli możliwości się podnieść i dlatego w krótkim czasie oni po prostu udusili się. Tak jest ten grunt, warum. I to jest właśnie powód tego, dlaczego oni mieli złamane te kości. I dlatego musieli umrzeć ci biedni ludzie w ten sposób. Ale jakżeż piękne jest to, że Pan Jezus został zachowany przed tym strasznym losem. Er hat selbst den Geist übergeben. On sam oddał Ducha swego. Den Vater. Ojcu. Und damit war sein Lauf auf dieser Erde zu Ende. I w ten sposób zakończył się jego bieg na tej ziemi. Und alles andere überließ er dem Vater. A wszystkie inne rzeczy on pozostawił teraz Ojcu. Der Jesus war dann tot, aber es ist nichts mit ihm geschehen, was Gott nicht wollte. Pan Jezus był zabity, ale nie stało się z nim nic, co by Bóg nie chciał, albo co by nie zaplanował. Jeszcze wrócimy do tego tematu.
sprawy, że się tutaj zauważyli. Ewolucja po nich chciała. Jak czytamy w Psalmie drugim. Chodzą się królowie ziemscy, jak książęta radzą z polem przeciwko Panu i przeciw pomazańcowi jego mówią: potarzajmy związki i pozbyćmy od siebie pogrozy. Ale ten, który mieszka w niebie, śmieje się Pan przy nim. Zapewne my to tak rozumiemy, że ani jeden na Pana naszego tylko to, co w woli Bożej było postanowione. I tam się stał koniec ich ziemskiego urągania. Ale czytamy tutaj, że Pan szedł z nich. Bo tu się wykonuje jeszcze inna sprawa. Wykonała się sprawa, sprawa Boża. Ta tajemna sprawa Boża, której człowiek nie mógł dopatrzeć, o której szatan nie wiedział. Tam się wykonała sprawa Boża, aby ten, który był zawołany, kto pójdzie, aby ten mógł wykonać tą wolę Bożą do końca. Aby tych synów przywieźć przed Boga. To, że on ucierpienie na siebie wziął, to wziął po to, by Bóg go doskonałym pokazał. Było nam wspomniane, że Pan Jezus oddał ducha. Było wspomniane, że człowiek nie mógłby tak uczynić, i to jest rzeczywiście prawda. I znów nam się powtarza i potwierdza ta prawda Boża, że on był, miał tą moc. Ewangelia Łukasza całkiem inaczej mówi o tym miejscu. Jest tam napisane, że w ręce Twoje, Ojcze, polecam ducha mego. Ale tutaj widzimy to boskie prawo, które on miał sam sobie uczynić koniec wtedy, kiedy się wszystko wykonało. I on ofiarował siebie tej śmierci z własnej woli. W tym momencie, nie w innym, tylko w tym, kiedy się wszystko wykonało. Ofiarował siebie Bogu przez ducha. Tak, ducha Boga. Dlaczego? Chodzi tu o wizję. O jeden środek, który, można powiedzieć, te cierpienia tych, którzy byli na tym krzyżu, skracał. Ten środek wizją po prostu, jak to się mówi, zabierał życie tym skazanym. I wtedy ci skazani mogli, aby jeśli chcieli, według ich własnych życie, mogli się wizją wziąć. Ale my wiemy, że nawet tu w Ewangelii Jana i w innych Ewangeliach, że Pan Jezus nie skosztował tego. To wiemy tylko, że skosztował oczy, ale nie było wizoku. Więc w tym Ewangelii jest nam podane, że Pan Jezus tego wizoku nie skosztował. Bo to by skróciło po prostu, by mu zabrało życie. I wtedy by też ten nieprzyjaciel, ten szatan wytryumfował też, że aha, ja mu zabrałem to życie. I Pan Jezus nie chciał, aby się pismo nie wypełniło. Myśmy tu dzisiaj dużo na temat tego pisma słyszeli, że wszystko, co w Piśmie Świętym jest, mówi nam o Panu Jezusie. Nie ma żadnego miejsca, które nie mówiło nam o tej wspaniałej osobie Pana Jezusa. I tutaj chodziło głównie o to, że Pan Jezus to, co powiedział w tym Ewangelii, w 10 rozdziale, że on ma moc to życie położyć i ma moc to życie na nowo wziąć, to widzimy, jak to się udało nieprzyjacielowi, że ten widok, który Pan Jezus kosztował, to wtedy by powiedział, a on ma przeznaczą moc przy śmiercią. A tu widzimy, że nie moc nieprzyjaciela doprowadziła do śmierci Pana, ale on sam oddał tego ducha, on sam oddał to życie.
w ręce Boga. Widzimy, on miał tę moc i to wszystko wziął pod ręki Boże. Jeszcze chciałbym krótko na temat psalmów, które tylko było tu wspomniane. Oczywiście te wszystkie psalmy wskazują nam na doskonałą osobę Pana Jezusa. Jeżeli wszystkie nie czytamy do południa, to tylko dlatego, że jeżeli z uwagi na tą cierpienia Pana, na to, które On poniósł, te psalmy nie są nam przedstawić właściwie tej względu. Zobaczcie, a zresztą u nas są jednomyślni, że tylko niektóre fragmenty psalmów można do południa przeczytać, które, można powiedzieć, te uczucia Pana przekazują, nie wszystko. Ale ogólnie psalmy, całe pismo święte, mówi tylko o Panu Jezusie, o Jego doskonałym człowieczeństwie, o Jego Bożej i świętej osobie. I umiłowanie nikt, kto zna te psalmy, nie powie, że Dawid czy inny są tak doskonałą osobą, bo byśmy musieli zaprzeczyć słowo. Ale o co chodzi tutaj właściwie w tych psalmach? Że tamta osoba Pana Jezusa jest przedstawiona. O to, że on był tym doskonałym człowiekiem i że Duch Święty, a my to widzicie, że tego napisano, pisał to. My musimy przyjąć to, że Duch Święty od początku działał nad całym pismem. I tak to ułożył, tak to wspomniało, według pismu, że to się ma spełnić kiedy? W tym starym zakonie Duch Święty miał być objawiony. Znany miał z przyczyn, bo był zakon podany. Ale przez Chrystusa się nam to wszystko otworzyło i dzisiaj my mamy wgląd do tych tajemnic. Tutaj to nas podbudowuje. Ale nie możemy powiedzieć, że tam w psalmach nie widzimy Pana Jezusa. Pan Jezus jest ten, który uspełnił nie Dawid, nie inni. To były tylko narzędzia. Ale Pan Jezus jest nam przedstawiony w tych doskonałych osobach. Es musste bei dem Tod sein Jesus zwei Dinge erfüllt werden. Musiały się wypełnić przy śmierci Pana Jezusa dwie rzeczy. Er musste sein Leben von sich selbst lassen. On musiał swoje życie sam ze siebie oddać. Und auf der anderen Seite musste er aber auch das Lamm Gottes werden. Ale z drugiej strony on musiał też zostać tym barankiem Bożym. Ohne Blutvergießen ist keine Vergebung der Sünde. Bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów. Und wenn wir im Abschnitt von Vers 31 bis Vers 37 i w tym odcinku od 31 do wiersza 37 da sehen wir seine göttliche Weisheit, wie er diese beiden Dinge zusammengebracht. To widzimy jego Bożą mądrość, której on te dwie rzeczy razem ze sobą złączył. Der Jesus war das Lamm Gottes. Pan Jezus był tym barankiem Bożym. Ein Lamm wurde geschlachtet. Baranek został zabity. Das hatte selbst keinen Einfluss darauf. Das konnte sich selbst nicht führen. Ten baranek sam siebie nie mógł bronić. Das Lamm ist dadurch gestorben, dass sein Blut vergossen wurde. Baranek został dlatego zabity, gdyż jego krew popłynęła. Das konnte natürlich mit dem Herrn Jesus nicht sein. Naturalnie tak nie mogło być z Panem Jezusem. Ja bym gesagt, er selbst hat den Zeitpunkt des Stimmpanier. Bo żeśmy już to słyszeli, że on sam postanowił tą chwilę, w której on miał umrzeć. Aber ohne Blutvergießen keine Vergebung. Ale bez przelania krwi to nie ma przebaczenia. Und so haben wir bei dem Jesus, dass er erst gestorben ist. I tak oglądamy u Pana Jezusa sytuację, że on najpierw zmarł. Und dann wurde sein Blut vergossen. A dopiero potem jego krew została przelana. Bei jedem Lamm im Alten Testament war es umgekehrt. A u każdego baranka Starego Testamentu, który był zabijany, ta rzecz wyglądała odwrotnie. Weil hier ist der Herr Jesus als Sohn Gottes gestorben. Tu Pan Jezus zmarł jako Syn Boży. Und auch er sagte, das Werk ist vollbracht. I on to powiedział też, to dzieło się wykonało. Aber das Blut musste noch vergossen werden. Ale krew jeszcze musiała popłynąć. Das war noch nicht vollbracht. To jeszcze się nie wykonało. Das konnte auch nicht vorher vollbracht werden.
A to też nie mogło się wcześniej dokonać. Der Jesus hat ja gesagt, ich habe geweiht mein Leben zu lassen und habe geweiht es niederzunehmen. Pan Jezus powiedział, ja mam moc życie swoje położyć i mam moc życie też swoje wziąć. Und so sehen wir hier, dass meine Seite mit einem Speer durchbohrt wird. A tu właśnie czytamy o tym, że jego bok został przebity przez włócznię, jest otwarty wiersz. Und das war nur ein Test, ob er wirklich tot war. A to było rzeczywiście tylko takim testem sprawdzającym, czy rzeczywiście on zmarł. So war das üblich, wenn man sehen wollte, ob ein Mensch am Kreuz schon tot war. Tak to po prostu było w zwyczaju u tych żołnierzy, że sprawdzali w ten sposób, czy ktoś rzeczywiście zmarł. Aber in diesem Fall hatte diese Handlung eine ganz, ganz große Bedeutung. Ale akurat w przypadku Pana Jezusa to postępowanie żołnierzy miało bardzo, bardzo wielkie znaczenie. Das Blut und Wasser kam heraus. I krew i woda wyszła. Das Blut, das unsere Sünden wegnimmt, das ist nicht das Blut, das von der Dornenkrone verursacht wurde. Ta krew, która zgładziła nasze grzechy, to nie była ta, która popłynęła z korony tej cierniowej, z jego głowy. Albo ta krew, która wypłynęła, gdy Pan Jezus został ubiczowany. Wtedy Pan Jezus jeszcze przecież nie zmarł. Tutaj dopiero widzimy, jak jego krew popłynęła. A że wyszła krew i woda, to było to tylko wtedy możliwe, jeśli ktoś rzeczywiście zmarł. Jeśli się ktoś za życia zrani, to wychodzi tylko sama krew. Das ist also ein Beweis, dass der Herr Jesus wirklich gestorben ist. A więc to był dowód na to, że Pan Jezus rzeczywiście zmarł. Es gibt einige Lehrer, die sagen, der Herr Jesus war nur scheintot. Jest kilka takich błędnych nauk, które twierdzą, że Pan Jezus tylko był w takiej klinicznej, pozornej śmierci. Weil sie sich die Auferstehung nicht erklären können. Gdyż ci ludzie nie potrafią sobie wytłumaczyć zmartwychwstania. Und so sagen sie, er war gar nicht tot, er war nur ohnmächtig oder scheintot und deswegen ist er wieder wach geworden. I dlatego oni wyjaśniają, że mógł przebudzić się po prostu po straceniu przytomności albo po przejściu przez śmierć kliniczną. Und deswegen legt Gottes Wort ganz großen Wert darauf, dass der Jesus wirklich gestorben und auferstanden ist. I dlatego też z tego powodu Słowo Boże duży nacisk na to kładzie, że Pan Jezus jest opisany jako ten, który rzeczywiście zmarł i jako ten, który zmartwychwstał. I cały rozdział pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdział, o tym właśnie mówi. Aber natürlich hat Blut und Wasser auch eine geistliche Bedeutung. Ale naturalnie też i ta krew i woda mają duchowe znaczenie. Das wird ja im 1. Johannesbrief in Kapitel 4 noch einmal ganz deutlich uns gesagt. Jest to nam bardzo dobitnie, dokładnie wyjaśnione w 1. liście Jana, 4. rozdział. Wir haben hier zwei Seiten des Todes des Herrn Jesus. Oglądaliśmy te dwie strony śmierci Pana Jezusa. Das Blut spricht von der Versöhnung. Krew mówi o tym odkupieniu. Und das Wasser spricht von der Reinigung. A woda mówi o oczyszczeniu. Wir waren Feinde Gottes. My byliśmy nieprzyjaciółmi Bożymi. Und wir mussten versöhnt werden. I my musieliśmy być odkupieni. Pojednani. Błagani. Przebłaganie musiało być za nas uczynione. Das war nur durch A to było możliwe tylko za pomocą krwi.
Ale również byliśmy nieczystymi. Wir waren schmutzig. Brudnymi. Und deshalb ist hier auch die Rede von dem Wasser. I dlatego też jest tutaj mowa o wodzie. Natürlich hat dieses Wasser uns nicht buchstäblich gewaschen. Naturalnie ta woda nas przecież dosłownie nie odmywała. Wiemy, że przecież to jest język symboliczny. My śpiewamy też pieśni w niedzielę do południa z pierwszego rozdziału Objawienia. Tam właśnie czytamy o tym, który nas obmył swoją krwią. Każde następstwo grzechu mogło być usunięte tylko przez krew. Deshalb lesen wir auch in Johannes 1, siehe das Lamm Gottes. I dlatego też z tego powodu czytamy w Ewangelii Jana pierwszy rozdział, oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Die ganze Welt ist verunreinigt. Cały świat jest zanieczyszczony. Nicht nur die Menschheit. Nie tylko ludzkość. Auch nicht nur die Erde. Nie tylko ziemia. Auch der Himmel ist verunreinigt. Również niebo jest zanieczyszczone. Satan hat dort gewirkt. Szatan tam działał. Er ist jetzt noch da. On i teraz tam przebywa. Er verklagt uns dort vor Gott. On nas oskarża przed Bogiem. Auch die Himmel müssen gereinigt werden. Również i nieba muszą być oczyszczone. Wir lesen in Hiob 6, die Himmel sind nicht rein. Czytamy też i Hioba, że i niebiosa nie są czyste. Alle, was die Sünde in die Welt gebracht hat, musste durch das Blut des Herrn Jesus in Ordnung gebracht werden. Wszystko, co przez grzech zostało zanieczyszczone w tym świecie, musi być doprowadzone do porządku poprzez krew Pana Jezusa. Wir lesen deshalb, dass der Herr Jesus die Sünde abgeschafft hat. I dlatego też czytamy o tym, że Pan Jezus usunął grzech. W liście do Hebrajczyków. Und das heißt, die Sünde ist total beseitigt. A to oznacza, że grzech został całkowicie w pełni usunięty. Und das hat sein Blut getan. A to uczyniła jego krew. Welche Kraft hat doch sein Blut? O jakąż siłę ma jego krew? Ist hier irgendjemand, der unter seiner Sünde noch säumt? Jeśli tu na tej sali jest ktoś, kto jeszcze narzeka i wzdycha z powodu swoich grzechów. Oder denkt, meine Sünde ist so schwer, die kann gar nicht vergeben werden. Albo może myśli, że grzechy moje są tak ciężkie, że w ogóle nie mogą być przebaczone. Jesus Blut ist auch für deine Sünde ausreichend. To wiedz, że ta krew jest wystarczająca również do zgładzenia twoich grzechów. Geh zu dem Herrn Jesus und sage, mach mich rein. Idź do Pana Jezusa i powiedz mu, uczyń mnie czystym. Ich glaube an deinen stellvertretenden Tod. Ja wierzę w twoją zastępczą śmierć. Ich glaube, dass du auch für mich dein Blut vergossen hast. Ja wierzę, że ty też i za mnie swoją krew przelałeś. Und dann erhört der Herr Jesus dich. A wtedy Pan Jezus też cię wysłucha. Er hat ja schon im alten Bund gesagt, auch wenn deine Sünde blutrot wäre, wie Schnee soll sie werden. On i też w Starym Testamencie powiedział, jeśli by twoje grzechy były czerwone jako krew, to jako śnieg wybieleją. Aber etwas anderes hat diese Kraft. Ale czegoś innego ta siła nie posiada.